Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na MindServer.pl, a jesteśmy na nowym trybie, który jeszcze nie wystartował i który właśnie dla was przygotowuje. Jest to Easy Hardcore, tak jest. Jest to nowy serwer, który wystartuje, nowy tryb, który wystartuje na MindServer.pl. Hardcora nigdy dla was nie przygotowywałem. Jest to Easy Hardcore, którego tworzę poprzez informacje, które otrzymuję od, powiedzmy, wyjadaczy na takich serwerach. Ja nie jestem jakimś koksem, jeśli chodzi o tryby hardcore, bo nie ukrywam tego, nie grałem na nich zbyt wiele, więc się uczę tak naprawdę i uczę się od tych osób, które mi o nich mówią. Pozdrowienia dla Natuxa, który też mi sporo w tym zakresie już podpowiedział. Jeśli chodzi o ten serwer, na czym on będzie polegał? On będzie generalnie wojnami frakcji, jeśli ktoś się nie orientuje, chociaż znając życie większość z was się orientuje bardziej niż ja. Ja jednak jestem od spraw technicznych i jestem w stanie takie rzeczy techniczne zrobić wszystkie, tylko ktoś mi musi powiedzieć co. No i właśnie jeszcze raz dziękuję Natuxowi, ponieważ w wielkim stopniu on jednak mi wytłumaczył, jak to tam działa i no i co mam przygotować generalnie. Tak więc oprowadzę was pokrótce po tym serwerze, ja go będę też notorycznie upgrade'ował i ulepszał. Wiadomo, jak wystartują jakieś kolejne edycje, to on będzie pewnie coraz lepszy. Jeśli się okaże, że grywalność na nim byłaby znacznie większa, to może by się nawet wystartowało z jakimś dodatkowym serwerem. Zastosowania są tutaj takie jak na wielu popularnych serwerach hardcore, tak więc wiadomo, na początku warto sobie przyjść na świniaczki, pokopać troszeczkę żarcia. Jeśli chodzi o crafting, to jest recepta na stoniarki. Pokażę wam stoniarkę, tu mamy stoniarkę, klikacie i tu się ston od razu na niej spawnuje. Każdy z was może taką stoniarkę, nie wiem, sobie skraftować albo kupić w sklepie, o czym za chwilę. Co mamy dalej? Dalej mamy tutaj, to jest taki crafting na nieskończony bewsztyk. Możecie sobie go skraftować w taki właśnie sposób w kostce i już nie potrzebujecie nigdy jedzenia. Jeśli chodzi o ten tryb hardcore, to jest easy hardcore, dlatego jeśli zginiecie, nie dostaniecie bana. Ja wiem, że wiele serwerów banuje, oni się generalnie z tego też utrzymują, bo powiedzmy serwer jest napędzany właśnie przez to, że ludzie mają kasę na serwery, bo ktoś kupuje unbany. Ale nie, tutaj nie chciałbym tego wprowadzać, mało tego, nie chciałbym tego wprowadzać głównie dlatego, że tutaj są też inne tryby i main server ma wiele trybów, a za to, że dostaliście tutaj, że za to, że tutaj zginęliście, nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was dostawał bana wszędzie, bo to było bez sensu. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy, jeszcze może VIP krótko i na temat. To jest sprzęt VIP-a. Jest dość obszerny według mnie. To jest kit VIP i kit TNT. Tu jest opis, co VIP posiada, ale nie o tym, bo nawet o VIP-ie wam nie chcę specjalnie odpowiadać. Tutaj jest random TP, klikacie się, teleportujecie w losowe miejsce na świecie. Mapa ma 3500 kratek. To jest sklep i tutaj tak naprawdę on jest podzielony na dwie strefy. Lewa strefa jest dla wszystkich, a prawa strefa jest dla tych, co sobie wykupili dolary poprzez SMS-a, a za dolary możecie kupić nieskazitelne diamenty. Nieskazitelne diamenty to są jakby przedmioty, które można tylko, powiedzmy, mieć dzięki za pomocą SMS-a. Krótko mówiąc, wiadomo, takie serwery hardcore często sprzedają osobno beacony, często sprzedają osobno jakieś koksy czy coś. Nie, ja uznałem, że to nie ma sensu. Zrobiłem tak, że za jednego S-a dostajecie 100 tysięcy. Za 100 tysięcy możecie kupić 33 nieskazitelne klejnoty, diamenty. I to są właśnie nieskazitelne diamenty. Ich się w grze normalnie zdobyć nie da. Je można zdobyć tylko na spawnie właśnie z tej tabliczki, kupując je. Klikacie prawym i się kupuje. O, właśnie tak jak ja teraz. I co możecie z tymi klejnotami zrobić? Klikacie prawym na NPC-ku i on wam, tradycyjnie jak na RPG-u, chce na przykład dwa nieskazitelne i daje wam jakiś tam stack czegoś tam. To są akurat zwykłe piekielne przedmioty, to są raczej ozdobne, ale lećmy dalej, jakieś ciekawsze. Tu mamy uzbrojenia już. I tu mamy ciekawe przedmioty, które się nadają jak najbardziej na hardcora, na walki, na PvP. Ale ważna rzecz, najważniejsza. Nie musicie wydawać kas, nie musicie wydawać SMS-ów. Możecie je zdobyć sami. Tutaj te same są przedmioty co tam. I te są już za darmo, tylko musicie zdobyć szmaragdy. A szmaragdy dropią z ród stołu. Znaczy z ród, nawet nie z ród, ze stołu na dropią. Więc żaden X-ray jest wam niepotrzebny, bo i tak wszystko leci ze stołu na. Tu mamy też te piekielne itemy. Okej, myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ten zakres itemów. A, jeszcze może jakieś tutaj są akcesoria, powiedzmy. Takie też rzeczy ułatwiające walkę. I tu mamy magiczne przedmioty, czyli na przykład buty albo na przykład kilofy, które dają dodatkową szybkość, jak je używacie. No i tu mamy case'y. I case'y prawdopodobnie wprowadzę również na jakimś innym serwerze. Jeszcze nie wiem na jakim. Na RPG-u by to też pasowało. Ale na razie mówmy o tych case'ach tutaj.
Tutaj są skrzynki, tu są klucze, czyli jakiś CSGO mamy w Minecrafcie. I zobaczcie, możecie tutaj za sztabki złota i powiedzmy, no akurat w tym przypadku za sztabki żelaza i emeraldy, czyli szmaragdy, kupić różnego rodzaju skrzynki. I przygotowałem dla was 5 rodzajów skrzynek. Nazwy skrzynek i sam pomysł na skrzynki zaoferowali gracze, którzy właśnie grają na takich serwerach, powiedzieli, że to jest popularne, więc coś takiego przygotowałem. Mamy skrzynkę Iron, Gold, Diamond, Emerald i skrzynkę Premium. Jak widzicie, w tych skrzynkach są losowe dropy. Tutaj najfajniejsze rzeczy wypadają, wypada beacon. Gracze uznali, gracze, którzy grają na takich serwerach, oni mi podpowiadali to, ponieważ ja, tak jak mówię, nie mam doświadczenia wielkiego w tych serwerach, że beacon jest jednak bardzo cenną rzeczą na takich serwerach i powinien być najdroższy. Dlatego jest bardzo mały procent szans, że go się zdobędzie, a widać, kosztuje bardzo dużo, bo trzeba mieć 64 diamentowe bloki. Bardzo sporo. A tu mamy klucze. No i klucze kosztują od najtańszych szmaragdów po najdroższy do skrzynki premium. Czyli generalnie dwa staki trzeba mieć, żeby taką skrzynkę sobie otworzyć. W jakimś odcinku wam zaprezentuję. Jeśli chodzi o drop, teraz porozmawiamy o dropie. Wpisujecie sobie komendę drop i macie pokazane szansa na to, co wam wylatuje ze stołu. Tu macie szansę na wszystko. Jak widzicie, szansa na diaksy jest 1,8, na żelazo 3%, na złoto 4%, na emerald 2%. Tutaj mamy jabłuszka, węgiel, no i to, co jest najciekawsze, czyli to, Nether Star. Bardzo mały procent szans, jak widzicie, ułamek dziesiętnej tysięcznej, ale to jest jakby beacon, jakby nie było, więc to jest normalne, że on wypada tak rzadko. Szczerze mówiąc, to nawet nie jest najrzadziej, bo podobno na niektórych serwerach szansa jest jednomilionowa, że coś wypada, więc to już jest w ogóle masakra. No i dobra, to jest może taka... A, jeszcze jedna rzecz, najważniejsza w sumie. Bo też wam wspomniałem, że można mieć te nieskazitelne tylko za dolary, które a dolary można mieć tylko za SMS-a. Nie ma żadnych funkcji zdobywania dolarów, nie ma kopalni, że się zdobywa dolary i tak dalej, bo to by zrujnowało cały serwer. Dlatego jest połowa dla tych, którzy sobie, nie wiem, ułatwiają troszeczkę życie i dla tych, którzy kopią. Oczywiście szanse wszyscy mają takie same, to jest kwestia po prostu oszczędności czasu, nic więcej. No i tutaj diamentowy handlarz. Klikamy prawie na diamentowym handlarzu i zobaczcie, jeśli zdobędziecie sobie 32 bloki złota albo czegoś innego, to również będziecie mogli dostać nieskazitelny diament. Czyli de facto nie jest to jakieś pay to win, bo jednak każdy może to zdobyć, tylko wystarczy zagospodarować, złożyć to trochę czasu. Ceny jakichkolwiek przedmiotów na tym targu na pewno mogą ulec zmianie i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam warp kopalnię. Kopalnia. Abyście jeszcze skumali, jak będzie wyglądać dropienie tego. Oczywiście możecie kopać surowce wszędzie, na mapie ogólnej. Ale macie też kopalnię i tu jest jakby najspokojniej. Gdzie, krótko mówiąc, bierzecie kilo w dłoń. A mam game moda, to już wyłączam. I kopiecie. A jak widzicie, to się szybko regeneruje i możecie kopać znowu. Krótko mówiąc, to niarki, no każdy wie, jak to wygląda, jak to działa. No jak widzicie, już troszeczkę sobie tam rzeczy jakieś wykopałem. W ten sposób to działa. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Jeśli chodzi o gildię. Na stworzenie gildii będą potrzebne przedmioty. Jeszcze do końca ich nie ustaliłem, chociaż już wiem wstępnie, że będzie po staku złota, po staku diaksów, emeraldów i irona. Tak, żelaza. Prawdopodobnie jeszcze 10 koksów i 5 ender perełek. Tak, to będzie cena na stworzenie gildii. Czyli generalnie, jeśli przyjdziecie tutaj z kumplami, będziecie chcieli sobie stworzyć gildię, no to możecie na początku pomyśleć o tym, aby zacząć kopać, zbierać te przedmioty i tworzyć tutaj gildię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie będę tutaj robił z siebie jakiegoś speca od hardkorów, ponieważ sam się tak naprawdę uczę, ale jeśli się nauczę, to możecie mi wierzyć, że przygotuję wam takie serwery, że jeszcze nieraz będziecie zaskoczeni. Jeśli chodzi o, nie wiem, kanony, czy powiedzmy armaty, to na pewno wam pokażę na nie jeszcze jednym odcinku, jak się je wykonuje, jak się je przygotowuje, jak się ich używa. Opowiem wam też więcej o gildiach, chociaż podstawowe informacje możecie też uzyskać po wpisaniu komendy gildia. Tu macie podstawowe i możecie też wpisać sobie menu. I tutaj macie też takie informacje ogólne o serwerze, o dropie, informacje o gildiach, wybór warpów. Jak wpiszecie warp, to też macie właśnie taki wybór warpów. I to jest chyba na chwilę obecną tyle. Myślę, że jak ten serwer wystartuje, to już sami będziecie w stanie mi może jeszcze też dopowiedzieć, co bym mógł nowego wprowadzić, co ciekawego.
Serwer wystartuje, myślę, na dniach, może jutro, może dzisiaj. Zobaczymy jeszcze, jak mi to wyjdzie. No i tyle. Mam nadzieję, że będziecie czekać, że będziecie chcieli na tym zagrać i no, dajcie znać w komentarzach, co teraz już o tym sądzicie, a ja postaram się zagwarantować wam ciekawą zabawę. Tak więc do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko, cześć! No! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!